Hello! Nazywam się Elżbieta Nocoń i prowadzę online'owo stacjonarną szkołę językową Encio. A w tych krótkich filmikach pomagam Wam brzmieć bardziej po angielsku. I dzisiaj kolejny z serii liter, których nie wymawiam, litera T. Listen! Listen to me! Listen to me! There's no T in listen! Listen. ST to nam się sprawdzi w dzisiejszym filmiku. T bardzo często ginie tam, gdzie graniczy z S-ką. Listen. Listen. There is no T in Christmas. Merry Christmas. Castle to zamek. Christmas in the castle. Święta w zamku. Już wspominałam, warto składać sobie takie dziwolągi i utrwalać słownictwo. Fasten. Fasten your seatbelts. Fasten your seatbelts. Zapnij pasy. Fasten. Alright. Nigdy tego nie umiałam. Whistle. Whistle to gwizdać. Whistle to też gwizdek. Nie ma w nim T. Thistle to oset. Osu nie ma w tym filmiku. Hustle and bustle. Hustle and bustle. Dwa razy te sobie zjadacie. Hustle and bustle of the city. Hustle and bustle to zgiełk, zamieszanie, rumor, wrzawa. Dużo ludzi, dużo się dzieje. Do you like the hustle and bustle? Okay, not of Bochnia. Let's say of Kraków. Do you like the hustle and bustle of Kraków? Warsaw, perhaps? Hustle and bustle. Alright. And the last word for today, i ostatnie na dzisiaj, listen carefully. Listen carefully. Mortgage. Mortgage to hipoteka. Na dom, na mieszkanie. Mortgage. Mortgage. Have you got a mortgage? Well, I do. That's why I'm making the videos. To się wydaje. Repeat after me. Listen and repeat after me. Listen. Christmas. Castle. Fasten. Whistle. Hustle and bustle. Mortgage. Wiem, że po jednym razie trudno zapamiętać. Trzeba to wyćwiczyć. So, listen and repeat at home. Słuchaj, puszczaj sobie te wyrazy, czy tutaj u mnie, czy w Diki, sprawdzając zarówno ich znaczenia, a nawet jeśli znasz znaczenia, sprawdzaj ich wymowę. Często tak jest, że wyrazy, które znamy, wymawiamy źle. Dlatego namawiam. No i nagraj mi, jak wymawiasz te wyrazy. Przyślij je do mnie, ja bardzo chętnie posłucham i podzielę się moimi uwagami. Zapraszam na nasz kanał, zapraszam do subskrybowania, do oglądania naszych filmików. Thumbs up, jeśli te treści są dla Ciebie pomocne. Do zobaczenia w następnym wideo, bo takich liter jest sporo, których się nie wymawia. Bye!